Dziś pokażemy, jak zrobić babeczki z konfiturą malinową. Potrzebne są 3 jajka, 75 gram jogurtu naturalnego i 100 ml oleju. Wsypcie mieszankę z pudełka do miski. Mieszanka. Ładnie to pachnie bananem. I oczywiście całą. Pachnie wanilią. Dobrze. Gdy wsypiecie już tą mieszankę do miski, to wlejcie 3 jajka. Ja już mam 3 jajka przygotowane. Więc no, wlewamy te 3 jajka do miski. Tylko, że te żółtko tam jest. No i dobrze. Następnie wlewacie jogurt. 75 gram. Dobrze wymieszajcie. Ja jestem właśnie w trakcie mieszania, a Milan właśnie wykłada foremki. Wystarczy czy nie? Wymieszałam. Milan już nałożył foremki, więc teraz gdy już wymieszacie, nakładacie do połowy tej masy, takiej masy babeczkowej. No. No więc najlepiej nałożyć łyżeczką. A potem dacie konfiturę malinową i potem przykryjecie. Jeszcze mi nie spokojnie. Więc już, jeżeli dodaliście połowę, tak? Dobrze. To dajcie konfitury malinowej. Nie aż tak dużo, no ale też nie za mało. Gdzieś tyle. Mało. Kiedy nałożycie konfiturę, to znowu nakładajcie no tak nie aż całą babeczkę, ale tak dotąd gdzieś. Za chwilę wam pokażę, jak nałożę. Bo to urośnie, więc nie dodawajcie za dużo, bo będzie za duża babeczka. Tylko będzie i za dużo, to gdzieś tam dotąd będzie. To my już wyłożyliśmy masę do foremek i jeżeli wam zostanie trochę masy, to możecie sobie zrobić takiego. I następnie, gdy już wszystko przygotujecie, to wstawcie na 30 minut do piekarnika. Teraz wyjem sobie to. W pamięciu tak wyglądają moje babeczki oraz to coś. I za chwilę będziemy je zdobić. Hej, właśnie teraz ozdabiamy nasze babeczki naszym balonikiem i posypką pomocową. O Boże. Płynna trochę. Może poczekamy aż to westnie. Pewnie już wyjechała na autostradę. No tak, tu jest czerwony. Następna babeczka, jak możemy zrobić?